Dzień dobry. Dzisiejszym gościem naszego cyklu będzie pan profesor Andrzej Rychard, badacz społeczny, socjolog. No i Andrzeju, zacznijmy od razu z grubej rury. Co to jest ta socjologia? Kiedy na nią zdawałem, to powiem uczciwie, trochę przez eliminację to wybrałem. Nie bardzo wiedziałem. A co odrzuciłeś? Odrzuciłem na przykład psychologię, bo za bardzo sam człowiek. Odrzuciłem biologię, bo nas źle uczono biologii w szkole, powiem brutalnie. I jeszcze parę innych rzeczy. Cała moja rodzina jest lekarska. Ja byłem jedynym nielekarzem. I jestem jedynym nielekarzem. I mój tata mi powiedział tak: Andrzejku, to dobrze, że idziesz na socjologię. Potrzebujemy jednego inteligenta w rodzinie. No i muszę powiedzieć, tak dalej poszło. Chociaż nie powiem, że moja rodzina była mało inteligentna, bo jednak to, co z domu wyniosłem, to było bardzo znaczące. I co to jest ta socjologia? No muszę powiedzieć, że kiedy na nią wszedłem i zacząłem, to zobaczyłem szokującą różnicę w jakości oglądu świata, w szerokości spojrzenia między tym, co było na pierwszym roku socjologii, a tym, co było w liceum, które było takie średnio dobre, powiedziałbym. A ta socjologia była doskonała, mimo tego, że ja byłem pierwszym rokiem po 68 roku, zacząłem w 69 roku. To był trudny rok dla socjologii. Ona przetrwała jednak. Ta wolność w dociekaniu prawdy, szerokość perspektyw, umiejętność znajdywania tego, co jest niezwykłe pod pozorem zwykłego, czyli to, co jest właściwie istotą socjologii, bo tym się ona różni od dziennikarstwa. Dziennikarz szuka niezwykłości, a socjolog mówi: hola, hola, tutaj są takie zwykłe rzeczy, jak się witamy, jak robimy zakupy, jak jeździmy samochodami, ale może to mogą być wskaźniki czegoś głębszego. I to jest właśnie istota socjologii, odkrywać niezwykłość w rzeczach pozornie zwykłych. Okej, okay, dobra, ale ja sam się troszkę też zajmuję badaniami społecznymi i zastanawiam się, no, jaka jest różnica między, nie wiem, antropologią, socjologią, filozofią. Przecież mamy Instytut Filozofii i Socjologii, czyli jakby to jest wzięte do kupy. Czym się różni jedno od drugiego? Filozofia socjologią jest swego rodzaju, powiedziałbym, dziedzictwem przeszłości. Dwa zdania na temat tego, skąd to się wzięło. W 1956 roku, kiedy powstawał nasz instytut, który niebawem będzie miał już 70 lat, powiedziano tak: no możemy się zgodzić na socjologię, to były czasy komunistyczne, przełom październikowy, ale tylko pod warunkiem, że będzie pod parasolem marksistowskiej filozofii. I stąd się wzięło to małżeństwo. Filozofia nigdy nie była tak do końca i wyłącznie marksistowska w naszym instytucie. Parasol nie był uciążliwy. Wiele socjologia czerpała z filozofii w swojej historii i w naszym instytucie, aczkolwiek to małżeństwo jest raczej rzadkie w tej chwili. Myśmy jednak po bardzo dramatycznych dyskusjach, ostatnie w latach 2000 na temat tego, czy się rozwodzić, czy zostać razem, zdecydowali, że jesteśmy razem. Filozofia daje pewne podstawy myślenia, dociekania prawdy. To w końcu na pierwszych zajęciach z filozofii nauczył mnie wybitny swego czasu filozof, profesor Bogusław Wolniewicz, że każdy powinien właściwie, kiedy usłyszy dowolną opinię, zadać sobie pytanie: skąd to wiadomo, co to znaczy i czy to prawda? I niewiele, powiedziałbym, informacji w dzisiejszym świecie taki test może przejść, jak sam doskonale wiesz, zajmując się także fake newsami. Więc to było taką podstawą treningu socjologicznego, choć trzeba powiedzieć, że socjologia jako dyscyplina się wyemancypowała od filozofii już dawno, dawno temu i ma własne podstawy teoretyczne i tak dalej. Tym niemniej nam ta filozofia nie szkodzi, bo istnieją punkty wspólne, jak na przykład filozofia społeczna, filozofia polityki, filozofia kultury. Istnieją też punkty odległe. No, socjologowi do historyka średniowiecznej filozofii jest dosyć daleko, prawda? Tym niemniej jednak no, to jest ta różnica między filozofią a socjologią, jest, że filozofia pyta o kwestie bardzo, bardzo ogólne, a socjolog jednak zwykle stara się dociekać, jak te kwestie ogólne są filtrowane i modyfikowane przez miejsce, przez czas, przez region, przez warunki historyczne. To jest, w filozofii jest to rzadziej przedmiotem zainteresowań. Antropologia z kolei to jest bardziej człowiek, też oczywiście uwikłany w społeczeństwo, ale osią zainteresowania i centrum jest człowiek. W socjologii to nie tyle człowiek, co relacje między rozmaitymi ludźmi. No i to jest właśnie fascynujące, bo widać ludzi, ale relacji między nimi nie widać. I socjolog jest od tego, żeby widzieć te relacje, żeby, krótko mówiąc, jak widzi drzewa, to żeby nie widzieć tylko drzew, ale żeby dostrzegać las.
Tutaj trzeba być ostrożnym, bo jak się wszędzie widzi las, tam gdzie są tylko kępki drzew, to z kolei to już jest krok w kierunku absurdalnych teorii spiskowych, prawda, że wszystko jest ze wszystkim powiązane, więc jednak socjolog powinien widzieć prawidłowości w relacjach między ludźmi, aczkolwiek nie zawsze i nie we wszystkim dopatrywać się działania jakichś sił, które tym wszystkim kierują, bo czasami bardzo wiele zależy od przypadku i tego nas też socjologia uczy. Super, bardzo dziękuję, że mi to wyjaśniłeś, bo to jest fajna perspektywa. To jeszcze jeden dorzucę kamyczek. A stosowane nauki społeczne? Bo wiem, że też takie kierunki można studiować. Dla mnie stosowane nauki społeczne to jest wynik specjalizacji także socjologii. No bo z czego one już wyrastają? One wyrastają właśnie jednak w dużym stopniu z socjologii i nie tyle różnią się podstawami teoretycznymi, czy też metodami, co raczej właśnie swoją aplikacyjnością. One służą do tego, żeby rozwiązywać konkretne problemy społeczne. Żeby je rozwiązywać, to stosowane nauki społeczne są super, ale żeby je móc rozwiązać, najpierw trzeba zidentyfikować i nazwać. I przedtem może być potrzebny socjolog, który na przykład spojrzy i powie, no a czy to, co się nazywa problemem społecznym, jest rzeczywistym problemem społecznym? Kto ma władzę definiowania czegoś jako problem społeczny i odrzucania innych rzeczy jako nieistotne z punktu widzenia bycia problemem społecznym? To jest zasadnicza rzecz. Zauważmy, jak wiele problemów społecznych jest konstruowanych medialnie, przez władze, przez korporacje, które lubią, żeby pewne rzeczy czy były problemem społecznym, ale bardzo nie lubiliby, żeby pewne problemy jak gdyby stały się problemem społecznym i były nagłośnione. I to jest socjolog, żeby właśnie odkrywać, jakie tutaj interesy definiują to, co jest problemem, a co nie jest. A jak już są te problemy zdefiniowane, no to wtedy stosowane nauki społeczne, jak sobie z nimi radzić. Znowu, super mi to tłumaczyłeś, bo faktycznie, no jakby co dominuje narrację, co jest, o czym się mówi, to faktycznie przynależałoby do tego zdefiniowania problemu społecznego, ale czy to faktycznie jest problem, czy to ludzi interesuje, czy zajmuje? Super, to mam już pełną jasność. To dla kogo wobec tego jest socjologia? Kto się powinien na socjologię wybrać? Może zacznę od tego, kto powinien myśleć o innych kierunkach. Ktoś, kto myśli wyłącznie o człowieku i o wgłębianiu się, no nie chcę powiedzieć w duszę, ale w to, co niektórzy by nazwali duszą bądź wnętrzem, i raczej abstrahuje od tego, że ta dusza bądź wnętrze są w dużym stopniu no jednak jakoś modyfikowane czy też współkształtowane przez otoczenie. Taki ktoś to raczej psychologia, biologia. Powinien się raczej też trzymać nie tak blisko socjologii ktoś, kto myśli, no to taka humanistyka, która polega na pisaniu dłuższych bądź krótszych esejów, wypracowań. Bo esej w polskim języku to oznacza coś, co ma, no, dokładnie jest taka definicja słownikowa, luźną, niekoniecznie skoordynowaną strukturę. W językach zachodnich, jak doskonale wiesz, słowo esej oznacza coś przeciwnego, to jest raczej coś z jasną strukturą. Więc ludzie, którzy lubią długo pisać, ja nie wiem, czy nadal tak się uczy języka polskiego w szkole, ale ja tak trochę byłem uczony, że czym dłuższe wypracowanie i czym więcej tam jest aczkolwiek, ponieważ azalisz i tego typu trudniejszych słów, tym lepsze stopnie są, to tacy ludzie to raczej nie socjologia, bo tu się trochę liczy konkret. No i trzeba nie mieć alergii do matematyki. To znaczy, nie trzeba znać żadnej wyższej matematyki. Ja tak naprawdę nauczyłem się podstaw statystyki dzięki temu, że mieliśmy doskonałą metodologię, doskonałą logikę i doskonały kurs statystyki i tam nadrobiłem to, czego nas na matematyce w szkole średniej nie uczono. Nie wiem, jak wygląda teraz matematyka w szkole średniej. Wiem, z czasów, kiedy mój syn kończył szkołę średnią, to można w ogóle było maturę przejść bez matematyki nawet. Na szczęście tego już chyba w tej chwili nie ma. Ale myślę sobie, że no, nie trzeba się bać liczb, tym bardziej, że jesteśmy nimi atakowani nieustająco i poprzez użycie pozoru ścisłości czasami usiłuje nam się sprzedać rozmaite rzeczy, więc trzeba wiedzieć, gdzie jest ścisłość, a gdzie jest pozór ścisłości. To dla kogo wobec tego jest? Bo wiem, że dla kogo nie jest. Socjologia jest dla osób zainteresowanych światem zewnętrznym, zainteresowanych tym, co wpływa na to, że ludzie się zachowują tak, a nie inaczej, co powoduje, że takie pozornie wydawałoby się zwykłe rzeczy w stosunkach międzyludzkich mają miejsce. Socjolog właśnie przychodzi i zadaje sobie to pytanie, no dobrze, a dlaczego ludzie się tak, a nie inaczej witają? A dlaczego ludzie tak, a nie inaczej poruszają się samochodami w ruchu drogowym? I jak to jest zależne na przykład od kraju, od kultury? Bywasz często w Stanach. Mnie się też zdarzało. No przecież ja pamiętam, że jak ja wsiadałem do samochodu w Stanach Zjednoczonych i używałem, powiedziałbym, warszawskiej szkoły jazdy, to w ogóle Amerykanie uważali mnie za ostatniego chama. Ale jak przyjeżdżałem z kolei
pouczony przez amerykański styl jazdy i wracałem do Polski i jeździłem po amerykańsku, to byłem traktowany jakoś frajer, idiota w ogóle, który nie wymusza, nie wyciska, nie wciska się. Także krótko mówiąc, to strasznie zależy od kultury i to jest wskaźnikiem czegoś no, dużo, dużo głębszego. Jeden z naszych kolegów socjologów, który w tej chwili jest notabene no, bardzo wysokim urzędnikiem państwowym swego czasu, miał właśnie nawet taki pomysł, żeby badać style życia i w ogóle funkcjonowanie społeczeństw poprzez badanie stylów jeżdżenia samochodem, to byłoby bardzo ciekawe, ale są różne inne style. Są style robienia zakupów na przykład. No to są no te typowe rzeczy, no to nie tylko socjologia, ale i inne nauki, ekonomia, przecież zarządzanie, które jest twoją specjalnością przecież, też odkrywało to, że ludzie nieczęsto są i nie zawsze są racjonalni w sensie ekonomicznym w swoich wyborach. No dlaczego kupuję pomidory, które są droższe? Bo lubię pana Jacka, u którego kupuję pomidory od 100 lat, nawet jak one będą gorsze, to mam pewną gratyfikację w postaci tego, że on się uśmiechnie, a nie już tam te 2 złote jestem gotów za to przepłacić. To trochę tak wygląda. To są wszystko rzeczy, które są istotne. Socjologia jest dla tych, którzy potrafią także badać, jak ważna jest współpraca między ludźmi. Jak bardzo często te takie typowe zachowania, które w naukach społecznych określa się na przykład mianem jazd na gapę, które się wydają być racjonalne z punktu widzenia jednostki, a wsiądę do tego autobusu, nie zapłacę za bilet, przecież on i tak pojedzie, prawda? Tylko, że jak tak 1000 osób zrobi, to on w końcu przestanie jeździć, bo nie będzie pieniędzy na renowację taboru i wtedy ta twoja racjonalność mikro, że niby a jest racjonalnie nie zapłacić, prawda, i się przejechać za darmo, obróci się przeciwko tobie, bo ten autobus przestanie jeździć albo zacznie jeździć rzadziej. Tego wszystkiego uczy socjologia. Jak właściwie z drobnych obserwacji, z rzeczy, które są widoczne, można wnioskować o czymś, co jest takie głębsze, co dotyczy właśnie relacji, współpracy, konfliktów, skąd się biorą konflikty. Socjologia jest no, w dużej swojej części nakierowana na badanie tego, na czym polegają konflikty, skąd się biorą, jak nimi zarządzać, że konflikty są w gruncie rzeczy istotą normalnego życia społecznego, a nienormalne jest ich wypieranie, bo wtedy one się kumulują i grożą jeszcze czymś większym. Czasami otwarta manifestacja konfliktu jest lepsza niż jej brak. No taki prosty przykład. No na przykład wiele polskich rządów, to praktycznie od czasów komunistycznych, mimo zmiany ustroju, potem też było nastawionych na to, jak reagować na żywiołowe, silne, widoczne protesty. A rozmaici badacze, między innymi pani, która była przez długie lata socjologiem, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, w naszym instytucie odkryła, że, no, że właściwie tak najbardziej sfrustrowani to są ci, którzy nie protestują. I wniosek z tego był taki, że często ludzie protestują nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że mają środki ku temu. A ci, którzy nie protestują, wcale nie dlatego nie protestują, że są zadowoleni, tylko dlatego, że nie mają środków przeciwko temu. I ci najbardziej sfrustrowani, no na przykład nie protestowali, ale cichutko sznureczkiem wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii. I potem niby nie ma żadnych protestów, nic się nie dzieje, tylko że wskaźniki w rocznikach statystycznych zaczynają opadać, bo sporo osób wykształconych wyjechało, bo nie bawili się w głośne protesty, tylko wybrali indywidualne drogi radzenia sobie z tym. No socjologia pomaga takie rzeczy zrozumieć. Jak ktoś jest tym zainteresowany, co nie jest na pierwszych stronach gazet, albo co się kryje nawet niekoniecznie na drugich, trzecich stronach, tylko czasami, no wręcz brutalnie mówiąc, między wierszami, to taki ktoś, myślę, że znajdzie dla siebie coś ciekawego w socjologii. Super. A co właściwie można robić po takich studiach? Słuchaj, to właściwie, no nie chcę powiedzieć, że można robić wszystko. Wczoraj naprawiałem okulary u pana, który ma taki słynny warsztat w Warszawie, i powiedział, widzi pan, ja skończyłem resocjalizację w Akademii Pedagogiki Specjalnej po to, żeby naprawiać okulary. Ja mu wtedy przypomniałem to, co powiedział swego czasu wybitny polski filozof Leszek Kołakowski, którego zapytano, a dlaczego pan właściwie wybrał filozofię? Otóż Kołakowski odpowiedział, żeby mieć fach w ręku. I to jest dobra odpowiedź, bo praktycznie socjologia daje trochę fachu w ręku też, w ten oto sposób, że masz bardzo wiele możliwości
I to, jak te możliwości wypadają jak gdyby w swoim życiu, także pod względem finansowym, zależy no, trochę od wyboru sektora, w który idziesz. No w oczywisty sposób, jak idziesz do sektora prywatnego, a jest tam pełna możliwości, typu ośrodki badania opinii, ośrodki badania rynku, gdzie dobrze metodologicznie wykształcony socjolog jest zawsze z otwartymi rękoma przyjmowany, no to tam są trochę lepsze zarobki niż jeśli pójdziesz do struktur samorządowych, ale są jeszcze organizacje pozarządowe, są wreszcie rozmaitego rodzaju serwisy społeczne, są media, to ja myślę, że właściwie każdemu by się przydał taki trening dosyć podstawowy, z podstaw nauk społecznych, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych. I no trochę nasz licencjat spełnia niby te warunki, ale też wymaga zbyt silnej orientacji już na początku. I potem dopiero decydować o tym, czy chcą dalej iść w stronę nauk społecznych, a jeśli tak, to czy bardziej praktycznych, czy bardziej akademickich, teoretycznych. Bardzo wiele rzeczy tutaj można robić i zresztą można robić też oczywiście karierę akademicką. Notabene to, co kiedyś było wyznacznikiem wyłącznie kariery akademickiej, czyli zrobienie doktoratu, teraz się zmienia. My miewaliśmy także za granicę doktorantów, którzy przychodzili do mnie i mówili, panie profesorze, pamiętam takie dwie Litwinki. A myśmy przyjechali robić doktorat tutaj w waszym instytucie, bo dobrze o nim słyszeliśmy, a poza tym nasz pracodawca nas skierował. Powiedział, że powinniśmy mieć doktoraty. Czyli to już nie jest tak, że doktorat jest wyłącznie przepustką do kariery naukowej. On się może też przydać. Słowo doktorat czasami niektórych młodych ludzi przeraża, wyobrażam sobie. Ale socjologia jest dającą sporo możliwości rozmaitej pracy. Takiej pracy, której nie nauczysz się na rozmaitego rodzaju kursach. Bo ja wiem, że w tej chwili jest problem ze znajdowaniem kandydatów na studia. I że oni mówią, jak mi to mówiono z zaprzyjaźnionej uczelni, a po co ja mam właściwie tracić 4 czy też 5 lat życia, kiedy ja sobie pójdę na taki szybki, ale dobrze sfokusowany kurs, na którym mnie skieruje pracodawca. Te dobre kursy mają już dobre oceny, to mi wystarczy. Otóż w socjologii nie do końca. Można się nauczyć technikaliów, można się nauczyć pewnych manipulacji za pomocą popularnych, standardowych programów statystycznych, ale żeby wiedzieć, jaki jest sens dobierania próby, co to znaczy, jak można na jej podstawie wnioskować, no to jednak trzeba mieć trochę tej kultury, której nabieranie tej kultury metodologicznej zajmuje trochę czasu. Także ja myślę, że warto mieć takie silniejsze podstawy, bo wtedy ma się więcej tych możliwości szerokich na rynku pracy potem. Ja myślę, że to bardzo ważne, co mówisz, że w ogóle studia nie tylko socjologiczne, ale dają pewną wiedzę systemową, czyli porządkują i tworzą pewną platformę, na którą później już można sobie naładować tych kursów ile wlezie, tylko że jeśli się tych kursów próbuje naładować ile wlezie bez platformy, to one się zwyczajnie rozlecą. Można wtedy umieć, ale nie wiedzieć. I łatwo można zrobić czynność, wykonać, ale nie wiedzieć po co. No tak, właśnie można. I muszę powiedzieć, że to też trochę widzieliśmy przez pewien czas w ewolucji kandydatów na nasze studia doktoranckie, że coraz więcej przychodziło osób, które doskonale, ale coraz lepiej wiedziały jak, ale coraz słabiej wiedziały po co. I to jest też różnica. Socjologia potrafi dać tę odpowiedź po co i czy to ma sens, a nie tylko techniczną odpowiedź jak. To powiedz mi, z punktu widzenia osoby, która zaczyna studia socjologiczne, co będzie dla niej największym zaskoczeniem w czasie tych studiów? Wiesz, po pierwsze ma ogromną ofertę studiów socjologicznych, która się zapewne różni nie tylko swoją jakością, ale także i typem orientacji. Może już na starcie wybrać socjologię bardziej zorientowaną właśnie praktycznie, czy też taką bardziej akademicką. Ale myślę, że wszędzie powinna być przygotowana taka osoba na to, że będzie poznawała świat logiki, świat metodologii, będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, jak robić badania, żeby nie szkodzić obiektom badanym, będzie musiała zwracać uwagę na kwestie etyczne. No to jeżeli, wiesz, przez te studia można zapewne na niektórych uczelniach przejść i dostać potem certyfikat mówiący, że ma się jakiś poziom, prawda, informacji. Ale jeżeli chce się w te studia trochę zainwestować swojego czasu i swojej motywacji,
to naprawdę daje ogromne możliwości nauczenia się różnych rzeczy, które są nie tylko w najnowszych rzeczach, w najnowszych książkach. Socjologią nie jest tak, jak ja kiedyś pamiętam, rozmawiałem z jednym operatorów telefonii komórkowej, kiedy mówiłem, że miałem jakiś problem z telefonem i on się mnie pyta, z kiedy jest ten telefon? Ja mówię, no sprzed pół roku. Ja, proszę pana, pół roku to już jest bardzo stary model. W socjologii to nie jest tak. Socjologia nie ma takich starych modeli, ponieważ studentów się uczy jeszcze z podręczników, które były pisane no dużo, dużo przed tym obecnym XXI wiekiem. 50., 60. lata poprzedniego wieku empiryczna socjologia w Stanach Zjednoczonych, która szczęśliwie, mimo tego, że byliśmy no jednak jakoś cenzurowani przez komunę, została implantowana do Polski i nauczana była w Polsce w postaci maszynopisów, nie książek, bo nie było tych książek. Pamiętam, one były wytarte od czytania, maszynopisy leżały w naszej bibliotece. Ta socjologia po prostu nie zna pojęcia takiej fałszywej nowoczesności i nie epatuje pojęciem tego, że wszystko musi być teraz nowoczesne albo nawet już i postnowoczesne. Uczy umieć sięgać do tradycji myślenia człowieka i pokazywać, że tak, czasami w starych rzeczach można znaleźć bardzo ważne wskazówki. Na to taki ktoś też musi być przygotowany. Potem pójdzie na zajęcia, gdzie będą go uczyli najnowszych metod radzenia sobie z Big Data, gdzie będzie trochę będzie musiał myśleć matematycznie. No więc troszkę będzie miał wyzwań taki ktoś, ale no naprawdę to jest odkrycie, przynajmniej dla mnie to było odkrycie nowego świata ludzkiego poznania, kiedy przeszedłem tę granicę ze szkoły średniej na Uniwersytet Warszawski. No tak, no, trudno sobie wyobrazić socjologa, socjolożkę, którzy nie będą wiedzieli kto co Parsons, czy Goffman, czy Foucault. No to przecież wszystko już są dobrze półwieczne i w niektórych przypadkach więcej koncepcje. Także to faktycznie, to jest też ciekawe, że ta wiedza się tak bardzo nie starzeje, przynajmniej ci luminarze, luminarki się nie dzieją. Kończąc troszeczkę naszą rozmowę, chciałem lżejsze dwa wątki poruszyć. Pierwszy, bardzo prosty, czy z ręką na sercu, tak już bez ściemy, patrząc prosto w oczy, poleciłbyś studia socjologiczne komuś z bliskiej rodziny? Generalnie rzecz biorąc, na przykładzie mojej bliskiej rodziny, powiedziałbym, opcja niepolecania nikomu niczego wygrała. Moja córka jest, to też jest ciekawa kombinacja i to pokazuje trochę zróżnicowanie dzisiejszej młodzieży, chociaż no ona już taką pełną młodzieżą nie jest, powiedzmy sobie. Skończyła zarówno psychologię kliniczną, jak i Akademię Sztuk Pięknych. Jest zarówno psychoterapeutką, jak i projektantką biżuterii. Także tutaj muszę powiedzieć, rzeczy pozornie dalekie się potrafią stykać i ja wiem, że tacy są młodzi ludzie. Syn jest kulturoznawcą, ale pracuje w wielkiej korporacji IT, prawda, światowej. Więc to, jak widać, mu to też nie przeszkadza. Te kulturoznawstwo, prawda, w tym, czym się zajmuję. Więc muszę powiedzieć, że polecałbym przede wszystkim młodym ludziom, żeby poszli na takie studia, na których przez te pierwsze lata będą mogli zdobyć wiedzę o tym, no jakby to powiedzieć brutalnie, jak się nie dać robić w konia przez media społecznościowe, przez media niespołecznościowe, tradycyjne, przez rozmaite korporacje, przez tych wszystkich, którzy zarzucają młodych ludzi, że to nie tylko młodych, ale oni powinni mieć instrumenty do obrony bardziej niż starzy, natłokiem informacji. No sam przecież wiesz, jaką jesteśmy w tej chwili populacją poddaną jak gdyby ogromnemu atakowi. Nie wszyscy nas informacyjnie atakują po to, żeby nas oświecić, niektórzy po to, żeby nas, mówiąc brutalnie, przyciemnić, prawda? Więc ktoś taki, kto chce mieć instrumenty do radzenia sobie w świecie i umiejętnego, no nie chcę powiedzieć selekcjonowania, ale rozumienia informacji, oddzielania tego, co jest faktem, od tego, co udaje fakt, no takiemu komuś na pewno nie zaszkodzi taki dobry trening z podstaw nauk społecznych, z podstawami logiki, metodologii, historii także myśli społecznej, a potem niech sobie wybiera. Potem może kończyć, nie wiem, i Akademię Sztuk Pięknych i inne rzeczy. To na pewno nie zaszkodzi. Ja bym radził właśnie taki system, no trochę zbliżony do amerykańskiego. Najpierw nabądź
ogólnych umiejętności i podstaw w jakiejś dziedzinie, a potem się specjalizuj, aczkolwiek nigdy nie zakładaj, jak to niekiedy polskie uczelnie zakładały, nie wiem, czy tak jest nadal, mam nadzieję, że nie, że musimy gonić rynek, bo potrzeby rynku to są takie, 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 no to kształcimy takich, ale jak my ich wykształcimy, to potrzeby rynku już są zupełnie w innym miejscu i to jest zawsze przestarzałe. Raczej bardziej ogólna wiedza i umiejętność zdobywania wiedzy niż wąsko wyspecjalizowana od samego początku. Super, to ostatnie pytanie. Jakbyś mógł pomyśleć o jakiejś anegdotce, czy zabawnym zdarzeniu, dyktoryjce, związanej z socjologią? Takie dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Ja się zajmuję socjologią instytucji, socjologią polityki, socjologią gospodarki. Siłą rzeczy zajmowałem się przez wiele lat tym, dlaczego trwa komunizm. I usiłowałem znaleźć jego przyczyny jego trwania nie tylko w tym, że no... Była Armia Czerwona i system represji, także tym, jak się ludzie w niego wpasowywali. I było wielu socjologów, którzy się tym zajmowali, podobnie jak ja. I naszą pracę kiedyś podsumował bardzo trafnie Antoni Sułek, wybitny polski socjolog. Powiedział tak, socjologowie już trafnie rozpoznali naturę komunizmu, ale kiedy go już całkiem trafnie rozpoznali, to ten wziął i upadł. Nikt się z tego nie martwił, że on wziął i upadł, ale to pokazuje rzeczywiście. Myśmy rozpoznali to i potem się pojawiały głosy, o tak, to już socjologia właśnie przewidziała. Muszę powiedzieć, że ja się do tego chóru, którzy uważali, że socjologia przewidziała początek końca systemu, nie dopisuję. Uważam, że to akurat była słabość i to jest słabość. Słabość prognostyczna jest słabością socjologii i zawsze jest to słabość pewnych rodzajów nauki, które no, dążą do tego wzorca umiejętności przewidywania. Socjologia się dopiero tego uczy, więc to była jedna zabawna historia. A druga to była na jednym z egzaminów do naszej szkoły doktorskiej, które prowadził grupie kilku osób komisji, przewodniczący tej komisji, szef naszej szkoły, wówczas profesor Stefan Amsterdamski, wybitny filozof, który lubił zadawać takie pytanie. No dobrze, proszę pani, a pani ma taką i taką hipotezę, a co by się musiało stać, żeby pani hipoteza się okazała nieprawdziwa? I zdarzały się odpowiedzi takie. Moja hipoteza nieprawdziwa? Moja hipoteza nigdy nie będzie nieprawdziwa. Absolutna eliminacja, taki ktoś nie miał szans. Dlaczego? Dlatego, bo istotą poznania naukowego jest stawianie takich hipotez, czyli zdań o rzeczywistości, które można sprawdzić i dopuszczanie tego, że one będą albo prawdziwe, albo fałszywe. Kto tego nie rozumie i kto uważa, że jego hipoteza jest zawsze prawdziwa, no to nie wiem, to niech szuka miejsca w polityce, a nie w socjologii. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim Państwu gościem był pan profesor Andrzej Rychard.